informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiece, zapraszam na pierwszej przygotowanej przez resort zdrowia liście bezpłatnych leków. Dla osób po 75 roku życia znalazły się przede wszystkim środki stosowane w leczeniu chorób układu krążenia, także cukrzycy czy zaburzeń poziomu cholesterolu. Resort zdrowia liczy, że dzięki nim seniorzy zaoszczędzą ponad 300 milionów złotych. Krzysztof Czabański z PiS-u został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Ten były prezes Polskiego Radia, obecnie wiceminister kultury, odpowiada w rządzie za reformę mediów publicznych. Sąd w Moskwie odrzucił wniosek o odwieszenie kary 3,5 roku łagru jednemu z liderów rosyjskiej opozycji, Aleksiejowi Nawalnemu. Wnioskowała o to Federalna Służba Więzienna przy wsparciu prokuratury. Sekretarz generalny CSU, partii współrządzącej w Niemczech, skrytykował wypowiedź szefa MSZ-u Turcji, który zażądał od Unii wyznaczenia terminu zniesienia wiz dla Turków i zagroził wycofaniem się z porozumienia w sprawie migrantów. Rosyjski minister sportu Witalij Mutko zapowiedział, że wszystkie decyzje dotyczące udziału olimpijczyków z tego kraju w igrzyskach w Rio de Janeiro zapadną jutro. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. Agnieszka Glińska o łączniczkach i sanitariuszkach Powstania Warszawskiego. Dziś w nocy swoją premierę będzie mieć instalacja teatralna pod tytułem Gdzie ty idziesz, dziewczynko? Część obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Agnieszka Glińska sięgnęła po oryginalne wspomnienia młodych dziewczyn walczących w powstaniu. Spektakle można zobaczyć codziennie od 2 do 5 sierpnia o 20, 20.45 i 21.30. Sala pod Liberalizacją. Muzeum Powstania Warszawskiego. Z kolei dziś o 20.30 w Amfiteatrze Bemowo w Parku Kurczewska odbędzie się projekcja filmu Miasto 44. Podczas pokazu będzie można posłuchać utworów z płyty Nie bój się o mnie, Barbary Figurniak i Mateusza Jarosza do tekstów Sławomira Pocztarskiego, żołnierza zgrupowania AK Żywiciel i profesora Witolda Kierzuna. Wstęp wolny. Radio TOK FM jest patronem medialnym płyty. Szekspir klasycznie i eksperymentalnie. W Gdańsku trwa 20. edycja festiwalu szekspirowskiego. W tym roku rekordowa. W ciągu 10 dni odbędzie się ponad 300 wydarzeń artystycznych. Zobaczymy spektakle m.in. z Wielkiej Brytanii, Włoch, Iranu, Izraela i z Polski. Poza wielkimi nazwiskami i tradycyjnymi realizacjami sztuk wielkiego dramaturga, w Gdańsku zaprezentują się młodzi eksperymentatorzy. To dla nich została stworzona sekcja Szekspir Off. Zaprasza profesor Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Kilkadziesiąt zespołów, aktorów, performerów z kraju i zagranicy. Mnóstwo młodych, wspaniałych ludzi, którzy chcą zaistnieć. Nie zawsze mogą, bo te instytucje teatralne często są skostniałe. Nietypową interpretację Szekspira proponują też artyści z Forest Entertainment. Skondensowali oni jego wszystkie sztuki do 36 przedstawień odgrywanych na stole. Aktorami są przedmioty codziennego użytku, jak margaryna, cegła i latarka. Aktor prowadzi narrację, cytując z oryginału, ale narracja jest współczesną angielszczyzną prowadzona i wprowadza do tej narracji przedmioty, które grają. Więc jak ktoś nie zna sztuki typu Perykles, czy Król Jan, czy Coriolan, to ma okazję zobaczyć w naszym teatrze. Festiwal szekspirowski trwa do 7 sierpnia w Gdańsku. W tym roku mija 400 lat od śmierci genialnego dramaturga. Kolejne informacje na antenie Radia TOK FM o 14.40. Zapraszam. Pogoda. W całej Polsce deszczowo, najmocniej popada we wschodniej części kraju. Dla Małopolski, Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego wydano też ostrzeżenie przed silnymi burzami z gradem. Na termometrach od 19 stopni w Zakopanem, przez 21 w Trójmieście i Warszawie, 23 we Wrocławiu, do 25 stopni w Rzeszowie i 27 w Przemyślu. Pełne wydanie informacji TOK FM dostępne jest w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. Wiadomo, wszystkim, proszę Państwa. A naród, tu Warszawa, tu Polska, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem nie zna się, nikt ze sobą się nie zna. Ludzie są niezadowoleni, są złe wibracje po prostu. Wszystko jest coś nie tak, proszę Państwa. Są złe wibracje. Naród jest niezadowolony, proszę Państwa. Jakieś zgrzytania zębami, jakieś... No po prostu naród jest niezadowolony, także... Ja mówiłam, że to wszystko wydaje mi się, że jest jakby na pokaz, takie zewnętrzne. 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Groby powielone, proszę Państwa. Wszystko jest takie nieprawdziwe, no bo to przecież wiadomo, że być świętymi w dniach ostatnich, a udawać
świętych w dniach ostatnich, to jest różnica. Tutaj mamy, proszę Państwa, pary oszustystyczne. Makryna Mieczysławska, proszę Państwa, Makryna Mieczysławska. No i oczywiście tutaj cały stek, cały szereg ludzi, osób, rzeczy, przedmiotów pretendujących do oszustwa, oszuści. Czyli proszę Państwa, tutaj mamy też Krzysztof Markowski jest na Facebooku. To oczywiście to nie jest on, bo to jest po prostu albo Andrzej Topolski, albo Krzysztof Topolski. Tak. Poza tym, bardzo dużo innych osób, którzy się podszywają pod Świadków Jehowy, nie ma tu Świadków Jehowy w Warszawie, bo są tylko w Anglo-Ameryce Białystok. Nie ma tu w Warszawie Mormonów, bo dawno uciekli do USA. Jakże tutaj podrabiać? Kogo tu podrabiać? Podrabiać tutaj Świadków Jehowy, podrabiać tu Mormonów prawosławnych, których nie ma. To wszystko, co się dzieje, to jest tylko forma zewnętrzna. Na zewnątrz, na zewnątrz. A tu chodzi o to, żeby było uduchowienie. Państwo zobaczą, czy to jest piękne. Czy to jest piękne, prawda? Jezus powiedział, że wewnątrz jesteście pełni łupiestwa i trupich kości. Jedna opcja nie zna się z tą opcją. I ta opcja nie zna się z tą opcją. Tak więc mówimy, że w galerii ludzie się uśmiechają, groby powielane, piękne. Ale to nie jest szczere. To przecież nie trzeba dobrego psychologa wcale, żeby to stwierdzić, że to nie jest szczere. Ludzie udają, że się znają, że się nie znają. Wszystko robią na pokaz, sztucznie robią. Także proszę Państwa, o czym my tu będziemy mówić, jeżeli Biblia w Warszawie jest w śmietniku? Po tym się poznaje sług Jehowy Boga, sług Jahwe, sług Bożych. No, nawet możesz powiedzieć sług Jezusa, bo Jezus też powiedział, bądźcie moimi naśladowcami, apostoł Paweł, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, a Chrystus naśladował Jehowę i nauczył nas wszystkich modlić się do Niego, do Jahwe, Jehowy, Ojca swego, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Gdzie jest to imię? Zostało usunięte. A gdzie jest to drugie przykazanie? Nie będziesz się kłaniał obrazowi rytemu. Nie będziesz temu służył, nie będziesz temu oddawał czci. A tu dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Wszystko jest poprzemieszczane, pozmieniane, powyrzucane i są pustki. Także widzicie Państwo, zjazd młodzieży. No zjazd taki, wiecie Państwo, oszustystyczny. Nawet pojechał Zacheusz. Ale proszę Państwa, też Zacheusz pojechał tam do Krakowa z całkiem innego powodu. On mi tutaj nic nie mówił. On tu w tajemnicy, że wyjeżdża, że niby na wczas, dzisiaj już dzwonił, tutaj się nie odzywa. Ojej, z całkiem innego powodu, ponieważ on ma 40 parę lat, to on, ponieważ to zjazd młodzieży, chce się jeszcze utożsamić z tą młodzieżą i potem mówić będzie, że on jest młodzież. Ale to przecież znowu jest formą, to wszystko formą zewnętrzną, formą na pokaz, że nawet, proszę Państwa, 23 rozdział nam się kłania Ewangelii, proszę Państwa, Mateusza. Ewangelia Mateusza w 23 rozdziale mówi tak: wtedy Jezus odezwał się do tłumów i do swych uczniów mówiąc: na miejscu Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie faryzeusze. Dlatego wszystko, co wam mówią, czyńcie i zachowujcie, ale nie postępujcie według ich uczynków. Oni bowiem mówią, lecz nie wykonują. Wiążą wielkie ciężary i wkładają ludziom na barki te ciężary. Sami zaś nie chcą ich ruszyć swoim palcem. Wszystkie swoje uczynki spełniają, żeby ich ludzie widzieli, bo poszerzają pudełeczka z fragmentami pisma, które noszą dla ochrony i powiększają frędzle swych szat. Lubią najpocześniejsze miejsce na wieczerzach i pierwsze siedzenia w synagogach i pozdrowienia na rynku i od ludzi pozdrowienia. I lubią być przez ludzi nazywani rabbi. Rabbi, rabbi. Ale wy nie dajcie się, to jest forma tytułu, docent, doktor habilitowany, czy jeszcze inaczej. Ale wy nie dajcie się nazywać rabbi, bo jeden jest, jakikolwiek tytuł by nie był, to sugeruje jako to
byłe rabbi. Ale wy nie dajcie się nazywać rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, natomiast wszyscy jesteście braćmi. Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest wasz ojciec, ten niebiański. Ani nie dajcie się nazywać wodzami, bo jeden jest wasz wódz, Chrystus. Lecz największy wśród was ma być sługą waszym. Kto by się wywyższał, będzie ukorzony. Kto by się korzył, będzie wywyższony. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Zamykacie bowiem królestwo niebios przed ludźmi, bo sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Tak. Bardzo dużo tu jest w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. Proszę czytać.